dzień, dobry wieczór. Jestem ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. A, wybaczcie to wszystko, no i tak dzisiaj jesteśmy w takim ciekawym miejscu. Po tym jak udało mi się ostatnio, czy nam w sumie, zwalczyć tutaj gdzieś tego całego ptaka dziwnego, odkryć kilku duchowych olbrzymów i tak dalej, no to stwierdziłem, że pobiegnę kawałek w stronę naszego zlecenia i tak, a to tu jestem. Nic jeszcze nie ruszałem i bez zbędnych sergieli zobaczymy, co my tu mamy, i jest to zestaw podróżującej służki. Okej. Okay. Jakaś taka ładna zbrojka. Lekka pewnie bardzo. Wręcz podchodząca pod szatę. Który raczej nie będę nosił, tylko jedyne co to. No. Taki po prostu opis jednego elementu, bo podejrzewam, że wszystkie będą bardzo podobne. I tak, jakie plany na ten odcinek? Poza tym, to szczerze nie wiem. Pewnie coś jeszcze się znajdzie, jakiś pomysł będę miał, czy coś. No jeśli mam być totalnie szczery, to nie wiem. Pewnie jeśli uda się to wszystko wypełnić, to pójdziemy ten, jak to się nazywa. Idziemy z powrotem, no, do wulkanicznego dworu. Teoretycznie po jakąś nagrodę czy coś. A dalej? Dalej pamiętam, że sobie przypomniałem o jakiejś takiej dawnej zaległości. Warto byłoby się tym zająć. Problem tylko w tym, że no, znowu nie pamiętam, co to było, więc tak. Prawdopodobnie, jakby to najlepiej określić. Teraz się tym nie będę przejmował, bo kiedy indziej. A i dobra, pamiętam jeszcze jedną rzecz. Mniej więcej chyba udało mi się ogarnąć też, gdzie był nasz kolega marynarz. Bo okazuje się, że tu jest nasz kolega marynarz. I co, przysięga rodu Hoslow. Okej. Okay. You know Hoslow, rycerz krwi. Ciekawe, czy będzie dobrym oponentem, czy będzie to bardzo proste do wygrania. A, tak czy siak, jaki by miał być, nie być. Widzę, że to się bawi w biczownika, więc masz zgłaza i masz zgłaza. Ma fajną umiejętność, muszę przyznać, dobrze unika tego wszystkiego. Ale wydaje mi się, że to będzie znowu dosyć proste starcie. Patrząc na to, że tak, bijemy mu po 300 coś, mamy głazy tym podobne. A on nie ma już butelki. Okej. Okay. Więc tak. Jakikolwiek on miał pomysł na to, by nas pokonać, chyba mu nie wyszło. I dobra, już widzę jedyną rzecz, która można powiedzieć, że daje mu wielką przewagę nad nami. Z tych wszystkich tutaj istniejących. Jest to krwawienie na jego broni. Które prawdopodobnie zaraz mnie może rozwalić. Więc muszę trafić. Dobra, dobra, mamy to. Przy okazji tego zbroja. Ja, to nie był ten gościu, którego spotkaliśmy tam wtedy. Dawno temu w okrągłym stole? Ha. Bicz płatkowy rodu Hoslow, hełm rodu Hoslow, zbroja rodu. Okej. Okay. Wydaje mi się, że to może być ten gościu, więc. Pozwólcie, że tylko to sprawdzę wszystko. W sensie tą zbroję. Bo jeśli to jest to, to. Aha. Dobra. Okej. Okay. Powiem szczerze, ubiorę to wszystko, bo chcę zobaczyć. Tak. To był ten gościu. O. Smutne, że tak skończył. Przez chwilę. Miał młodszego brata, który potrafił jedynie rzucać słowa na wiatr. Niezdolność do działania, żyjuno. Okej, nie. Okej. Okay. Nie, to jest. Zdecydowanie to był ten gościu. Ale mniejsza. Jako, że go pokonaliśmy i. Że wydało się w porze gościem, dopóki go to nie spotkało. Powiedzmy, że tym razem będę nosił jego zbroję przez jakiś czas, chociaż.
nie ukrywam, też jest ładna. Więc też jest kolejny powód. A druga, no jest trochę lżejsza. Co prawda gorsza pod każdą kwestią defensywy od tej, którą nosiliśmy. Ale pozwoli to nie przejmować się niczym może tak bardzo. I teraz jeszcze jedna kwestia, tylko ostatnia. Co zobaczyć opis z tego bicza? Że daje krwawienie, co wydaje się być... Nie wiem, czy aż taki... mocny. Ale może kto wie, kiedyś będę się tym bawił. I tak, metalowy bicz utworzony z połączonych łańcuszkiem ostrzy. Wyglądają jak płatki kwiatów. To dzieło sztuki jest przekazywane z pokolenia na pokolenie znakomitego rozdłu Hoslą. Wodanie nim wymaga dużej znaczności, jednak broń nader łatwo wywołuje potężne krwawienie. No, spodziewam się. 10 plus 23 nie jest może najlepszym wynikiem, ale i tak chcę sobie zobaczyć. Okej, okay, moveset typowy dla biczów. Więc... no... proszę, że trochę... trochę się na tym zawiodłem, niby widziałem jego ruchy tam. Ale no myślałem, że może jakimś cudem będzie to działało trochę inaczej niż typowy bicz, ale... no niestety. Tak czy siak, no nie najbrzydsza broń. Nawet ładna, nawet fajna. A teraz idziemy. Gdyż... jeśli się nie mylę... Adamant, powinniśmy trafić na tego, kogo szukam. Tylko najpierw trzeba się... rozbić tych typerzy, bo inaczej będą mnie wkurzać pewnie. A to przesady. Jak już będziemy mieli iść tam, gdzie idziemy. Naprawdę, jeśli się nie mylę, to... tak, tak jestem prawie pewien, że na niego tutaj trafiłem. A jeśli pomyliłem miejsce, no to wybaczcie. Jestem prawie pewien, naprawdę, że gdzieś tutaj był ten dziad. Martin Paul, coś. Jeśli nie, no tu, to... jestem skłonny go poszukać, bo pamiętam, że go widziałem. Pamiętam, że dosłownie miałem już jego pasek. Teraz nie ma. Ha. Dziwna sprawa. Bardzo. No cóż. W ostateczności będę musiał może trochę pobiegać, poszukać. O Boże, tak będzie najlepiej. Chwila. Co? Okej. Okay. Ze wszystkich możliwych rzeczy to tego najmniej się spodziewam, że tak. Nagle wrócimy do miejsca łaski. No ale dobra, jak już jesteśmy, to jesteśmy. Rozwój postaci i... zręczność, jak mówiłem, chciałbym chociaż do tych 30 dobić. Niech się wszyscy cieszą ze wszystkiego i tak dalej. No i tak... idziemy w takim wypadku szukać. Czy może inaczej, ja sam pójdę poszukam. I jak znajdę tego dziada znowu, bo naprawdę wydawało mi się, że był gdzieś tu, ale... widać, że ta przerwa pomiędzy tym a poprzednim odcinkiem... no niestety mi trochę stępiła zmysły, już nie do końca pamiętam, gdzie on leżał. No... ja, totalnie pomyliłem wszystko. Wszystkich. Patrzcie, tu mamy jakiś ładny zamek. A tu czeka na nas ten dziad. Więc... no... nawet nie będę czekał, ani nic. Po prostu... walczmy! Walczmy po prostu i czym prędzej pokonujmy dziada okropnego. Nie będzie to trudne, jak widać. I... tak. Tak, pierwsza sprawa jakaś iglica Helpena, a po drugie morowe korzenie. Mamy to, co chciałem. Choć nadal nie rozumiem, jak mogłem pomylić tak mocno lokację, w której go widziałem. No cóż, ta iglica wydawało się, że to była jakaś broń, więc pozwólcie. O, wielki miecz. Pod inteligencję niestety. Wielki miecz wzorowany na czarnej iglicy Helpena Kaganku, który prowadzi zmarłych ze świata duchów. Światło lampy przypomina wyglądną łaskę, ale mówi się, że widzą ją tylko ci, którzy w bitwie spotkali się ze śmiercią. Okej. Okay. Dobra.
Ale tak, pokonaliśmy dziada. W sumie mam kolejną sprawę, teraz tak poniekąd do załatwienia. Ale zanim to wszystko... Czyli walczyliśmy ostatnio z ptakiem, jeśli dobrze pamiętacie. No, jeśli nie, no co teraz już wiecie. Chciałbym właśnie, mówiąc wprost, zeszturmować zamek. Znaleźć tu miejsce łaski mamy. Mamy? Dobrze, dobrze, dobrze. I właśnie dopiero teraz, jak będziemy mieć tu miejsce łaski, pójść, załatwić sprawy takie jak oddać kolejne morowe korzenie. Jak pójść po moją nagrodę w wulkanicznym dworze i tym podobne. Po prostu, żebym potem nie musiał tutaj przybiegać po raz kolejny. I dobra, mamy. Więc najpierw tutaj. I no, miejmy tylko nadzieję, że tym razem nie oszaleje i nie będzie nas chciał za to zabić. Bo jeśli stanie się to jeszcze raz, to ja nie wiem, czy będę w stanie go pokonać. Ale dobra, poniekąd teraz jesteśmy silniejsi. No i proszę, prezencik. Smakuje mu. Okej. Wielki młot szponów bestii. Wielki młot. Liczę na kolejnego cuda. Ale młot też może być. Co ciekawe, wymaga wiary, siły, zręczności niewiele. Święta broń. No i tak. Wielki młot z obuchem w kształcie pięciu pazurów bestii. Mówi się, iż czarne pazury wyrastające ze złotego futra symbolizują Zerosza, władcy bestii, który został później regentem króla Godfreya. Okej. Nazwany był wielkim, to myślę, że to będzie większa tutaj. Nawet sensownie rozmiarowo. Okej. Podoba mi się. Nie jest może najszybsze, ale tak. Ten atak mógłby mieć trochę mniej oczekiwania. W łapach, no, w miarę szybkie. A teraz zobaczymy piękną zdolność. Którą jest... A, takie coś. Powiem tak, broń wydaje się być przyzwoita, aczkolwiek nie potrzebuje trzeciej chyba już świętej broni, więc pas. No i dobra, dobra, dobra. Coś co jeszcze mieliśmy szybko do zrobienia, czy tak mi się tylko wydaje się? Chyba mi się tylko wydaje się, żebyśmy coś jeszcze mieli poza... Oczywiście dostarczenie informacji, że kolejny naszych celów padł. I see that you stayed the path of champions. This is your usual reward. Please take it. Come on, szarbownika. Perhaps you are ready. Might you see our lord? Our lord will no doubt welcome you. Another kindred spirit, treading the path of champions. I see. Well, I cannot make you take the leap, but do know this. To follow the path of valor, an audience with our Lord is essential. In order to defy this debasement and rise up against the Erdtree, like a true recusant of the volcano manor. No dobra. A zanim to wszystko, to jednak chcę zobaczyć, co to za jakieś dziadostwo nam daliście w prezencie. Pewnie to będzie jakiś przedmiot kluczowy do czegoś, przyznajcie. Ale tak na szybko jak patrzę, to w sumie nie widzę. Więc to nie jest tutaj. To oznacza tylko jedna rzecz. Albo broń. Zacieka broń, albo tarcza, albo talizman. Ale wśród tarczy tego nie widziałem, więc... Uwaga, uwaga, gdzie tu jest? Wraca punkty życia po pokonaniu wrogów. Okej. Okej. Rykard został heretykiem, odebranie wszystkiego siłą stało się regułą. Przyczynili tak nawet bogowie. Okej.
No to idziemy. Zobaczymy, co to za spotkanie. Teraz, kiedy wiem, co to za przedmiocik. No i zobaczmy, co to będzie. Spotkaj się z Panem. Close your eyes for a moment. I will transport you to the Lord's chamber. Farewell then. A, żegnaj? Czemu mówią żegnaj? Halo, co jest? A. Okej, nie podoba mi się to. Jestem w jakiejś jaskini. A jedno, co widzę przed sobą, to... za miejscem łaski tutaj, więc jej. A poza miejscem łaski to... mgłę bossa. Ja nie wiem, czy tego chcę. Ale dobra, trzeba to trzeba i... okej, widzę jakiś przedmiot, więc... tak biorę. Co to jest w ogóle? Łowca węży? Co? Okej. Okej, łowca węży, gdzie to jest? Słabe, co? Broń, która służy zarówno jako wielki miecz, jak i włócznia. Ponoć w dalekiej przeszłości używano jej do polowania na nieśmiertelnego wielkiego węża. Gdy styka się z takim stworzeniem, ukazuje długie, świetlne ostrze. Okej, kiedy heroicznie aspiracje ich pana przerodziły się w zwykłą chciwość, jego ludzie szukali broń, dzięki któremu mogliby go powstrzymać. Umiejętność polowania wielkiego węża. Wykonaj potężny wypad, a następnie naciśnij przycisk ponownie, by wprowadzić pchnięcie w górę. W walce z wielkim wężem pojawi się długie, świetlne ostrze, pokazujące prawdziwe. Wydaje mi się, że to jest sugestia. To nie jest opis tylko, to jest sugestia. Z działania. A zanim coś, to chcę zobaczyć. Tak, tak. To jest sugestia. Chyba, że ta broń tak zawsze działa. Ale zanim coś, to jeszcze animacja. Okej, nic szczególnego. Ale, dobra. Wiem w takim wypadku. Powiem szczerze, że trochę niepokojąca ta sala, ta komnata i... wężowy pożeracz bogów. Czyżby to było to, o czym ja myślę? Wow! Okej! Ta broń jest stworzona do walki z nim. Okej, dobra. Czy pewnie to jest kolejny boss z gimmickiem, tak jak to było... dajmy na to z tym... jak mu to... jak mu tam, no... z Jormem Gigantem? Dark Souls 3? Czy był ktoś jeszcze, kto miał takiego... swojego trika na walkę? Specyficznego bardzo? No wydaje mi się, że tak, musiał ktoś być. Jeszcze. No nie. Za szybko robię uniki. W ogóle patrzcie, lawa jest wokół niego, to nie tak, że on stoi w lawie. Ale ja cię... super, super. To jest smutne, pewnie ta broń działa dosłownie jak... chyba Władca Burz to nazywał tam. Że też poza tą jedną walką to będzie nieszczególnie przydatne, chociaż... chociaż kto wie. Może i będzie przydatne nawet. Może. Poza tym, nie wiem, czy to kwestia tego, że używam tej broni, czy... powinno wszystko być takie proste? Ale dobra. Pokonamy gościa. Kurczę, ale to jest takie epickie, tak mi się podoba. Jest super, no i... co, dead? Nie, jeszcze nie dead. A może dead? A zaraz się zobaczy. No chyba dead. Okej, to było easy. Nawet bardziej niż bym chciał. Okej, to mi się nie podoba.
To nawet bardzo mi się nie podoba. To jest. Czekajcie, co? Kto to, albo co to? Czemu tu jest twarz? Tak. Ten wąż pożarł tego całego Rykarda. To tak. Ale tak on rozerwał wąsza i teraz tak jakby wyszedł? Czy dalej to działa? Tak, nadal to działa, dobra, czy to będzie ciekawa bitwa. Chociaż nie podoba mi się to, co on robi. Nawet bardzo. Bardzo mi się to nawet nie podoba. Okej. Jest dużo bardziej ruchliwy, to coś można zauważyć od razu. Ale zarazem bije mniej. Na jedno uderzenie. Niż to było w przypadku jego wąszowej formy. Okej, dawaj, dawaj, Gwiezdny Kluczu. Złóż przysięgę ku chwale Złotego Drzewa, że go pokonasz. Dawaj, dawaj. Oczywiście. Oczywiście musiałem zostać wytrącony. Ale tak, damy radę. I... nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to nawet bardzo. Więc... chciałem chwilę pouciekać, ale chyba to jest kiepski pomysł. Okej, musiała być śmierć po prostu. Po prostu nie ma odcinka dobrego bez śmierci. No dobra. No i tak, poza areną tu nie ma tego ostrza. Więc super, i co teraz? Jeszcze raz musimy walczyć z wężem? W sensie, okej, on był chyba półbogiem czy coś, więc rozumiem, że może tak po prostu sobie nowić to wszystko, ale... nie wiem, czy to ma sens największy, fabularnie. No, ale mniejsza. Bierzemy tym razem ze sobą jeszcze łzę. I to będzie łatwe starcie, tym razem bardzo nawet łatwe. Ej, ale bez takich. Bez takich, że zaciągamy do lawy. Wąż oszukuje. Okej, wpadł w jakiś szał. A mój klon jest głupi. Nawet bardzo głupi, sądząc po tym, że stoi bezprzecznie w lawie. Ale tak, ta lawa dużo nie bije. Może nie jest aż tak źle. Ale kurczę, oj, to jest idealny przykład. Pięknych, magicznych broni, które chciałbym widzieć częściej. Nawet niech to będzie na umiejętnościach tych specjalnych, czy cokolwiek, ale to jest coś, co... mi się podoba, co lubię i co chciałem częściej widzieć w grach. Nie mówię, że mają być jakoś super OP, ale właśnie, żeby... jakby to była zwykła broń, która jest jakoś taka w miarę dobra albo w miarę słaba. A właśnie w jakichś specjalnych warunkach była potężniejsza, tylko... żeby to nie było tak jak tutaj. Że to będzie pewnie tylko na starcie z jednym bossem, a potem do widzenia. Staje się właśnie bezużyteczną bronią, czy prawie bezużyteczną. Co właśnie fajnie by było, gdyby był jakiś sposób na to, żeby przywołać tę moc tak... na żądanie, prawie że. I tak, wiem, że teraz wygram głównie dzięki pomocy mojego osobowtóra. I nie musicie na mnie krzyczeć. Ale i tak zobaczyliście już walkę z nim bez pomocy klona. Więc moim zdaniem nie jest to też nic takiego złego, że teraz nagle
stwierdzam, że chcę mieć klona ze sobą. Dobra. I wiecie, może się mylę, może będzie jakiś sposób na przebudzenie moc tego. Nie wiem, jakiś specyficzny rodzaj zbroi. Jakiś talizman, cokolwiek. Nie będę zaprzeczał, ale... Lubię po prostu, kiedy właśnie bronie są czym więcej niż bronią tylko. Kiedy mają właśnie taką widoczną w nich magię. I wiem, że można powiedzieć, ale masz coś takiego, nazywa się ten miecz czarnego ognia. Ale właśnie to jest... Dobra, może powiem tak. Miecz czarnego ognia jest tym przykładem, który jest dobry właśnie. Bo tutaj to widać na zwykłych nawet atakach, co jest jeszcze fajniejsze, lepsze i... Daliśmy radę. Bo to jest takie ciekawe, że dostaliśmy tutaj coś takiego. Jest... Nie ma tego? Nie, no musi gdzieś być. Rzeczy pewnie ślepy jestem. O, jest. Okej. Okay. Insygnia wyrysowane na przodzie świadczą, że znaczącego osobę z oczami i uszami Sir Gideona Wszechwiedzącego. Okej, okay, czyli... O! Ma to ciekawe implikacje. Ten nasz towarzysz cały... Wiedział o Rykardzie. Trzeba w sumie szukał go i wysłał tu nawet kogoś. Ten ktoś zginął. Skoro to już za nami, co? Pora wrócić do mieczyka. Ewentualnie może polepszymy sobie tą włócznię tak na stałe, żeby z niej korzystać. Kto wie? Okej, ale tak czy siak... Muszę coś sprawdzić tylko. Aleksander Wielki Sujownik. Co? Czemu on miał być tutaj nagle? O dobra, przepraszam, to jest miejsce, w którym go widzieliśmy ostatnio. No dobra, już się bałem, że znowu przyszedł tutaj teraz. It's true then. You've defeated our lord. No. I must thank you. Our lord was yet weak. You have taught us that. Defeat is not the end. Our Lord is immortal, and will one day rise again, stronger. Until then, I must stay the path and do my part. I will leave the Volcano Manor before long. I suggest you do the same. I will miss these encounters. The champion who walks the tainted path shines all the more. I always was an admirer. This is farewell. Perhaps we will meet again along the path. Hej. Tego to ja się nie spodziewałem. Ale mniejsza z tym, co my tu mamy. Jest, dziękuję. Dziwne, że tak leżał na podłodze i... Jeszcze coś tutaj takiego wartego uwagi? Chyba nie. Ale zobaczmy jeszcze, co on nam powie. You killed Rykard. I harbor you no ill will. The strong take. Such is our code. Even he was prepared to meet a wretched end when he first took blasphemy unto his very flesh. But any road, the Volcano Manor is no more. Though we may yet fulfill an old promise. We hunted our own kind. And took what was theirs, and with everything,
The time has come to rise against the Earth Tree. No dobra. Greater will hear my voice. I am the recusant Bernal, inheritor of my brother's will. And you will fall to my blade. We refuse to become your pawns. Consider this fair warning. Oh, greater will, I am the recusant. No, dobra. Dobra. Mamy to. Kolejny wielki sukces za nami. Jaj, i w ogóle, ale zanim jeszcze stąd wyjdziemy, to kilka rzeczy. Pierwsza, jeszcze on. You scheming little bastard. Cripes, you make this nonsense seem, well, less nonsensical. Perhaps a tarnished will be Elden Lord after all. But for now, this manor is finished. The demigod beast is slain, and Tanith has lost her head. A fine mess. But how else could it end? When Daddy Ambition's head over heels courting Lady Blasphemy. Well, here I am, untethered once again. Goodbye, my friend. What is it? Oh, come to make a parting donation to Patches Emporium. A czemu nie, w sumie mogę. W sumie mogę. Jeśli masz coś ciekawego. Nie masz, Anna. I tak kupię te brońki, żeby potem... A jeszcze tarczkę, żeby potem nie było, że mi ich braknie czy coś. I dobra. Po pokonaniu gościa mamy jeszcze dużo, dużo, dużo runów, więc... Aha. Pora chyba rozwinąć postać. Jeden poziom, oczywiście. Teraz to jest takie drogie. Nie wstrzymam się z tym, bo jeszcze muszę pomyśleć, czy na pewno chcę 30 zręczności, czy coś innego. A póki co... Mamy jeszcze parę rzeczy do zrobienia przed zakończeniem ewentualnie tego epizodu. Zaczynając od dostarczenia... No, tych... Jak to się nazywa? Dzwoneczków do naszej handlarki dzwonkowej. Potem ewentualnie porozmawianie z tym tutaj. Bo może będzie chciał wiedzieć, że jego wysyłaniec... No, nie żyje. Czy coś. A zanim to zobaczymy, czy coś ciekawego nie ma. Teraz tak, kamyki mieliśmy do czwórek, mamy nieskończone, jeśli chodzi o zwykłe. I do czwórek, jeśli chodzi o te... No, brakuje mi słów. Ponure. Więc teraz dajemy górnik kowal 3. Zbierać konwali, ale zbierać konwali to nieważne. I teraz zwykłe mamy do szóstek. Czyli do plus 18. Dobra. Skarbam do plus 18. Jak przed chwilą tam też żebym powiedział, to zaraz ulepszam, co się da z tych takich ważniejszych rzeczy, czy jasno do 18. Kurkę, Mikela, tak. Malenia. Rani, to już mamy. Pan krwi. Okej, czyli nie interesujcie. No, można było się spodziewać. To jest tak, jak mamy z szóstkami w kieszeni. Dużo, okej, to nie ma co się przejmować. Po prostu lecimy i ulepszamy. No i tak. Co z tego wyniknie, się zobaczę za chwilę. A, nic więcej. Tutaj nie ma, więc nie przejmujemy się tym. Dobra. A, wzmocniony już. A, spokojnie, ulepszaj mi do plus 18, za 7 na razie jeszcze nie robimy. I tak, jeszcze najważniejsza kwestia, którą muszę sprawdzić, bo mnie da spokoju. Jakiego rodzaju kamieni wymaga nasze nowe ostrze? Będące tym włócznią antywonszową. Ponurych. Oczywiście, że ponurych. Dobra. To za czwórki dostaniesz. Za więcej na razie nie. Ale do czwórek to mogę spokojnie go wzmacniać. Czemu nie? Będę miał trochę lepiej. No i talizmanek też właśnie, jak widać. Bardziej tego wszystkiego na razie rozwijać nie będę. Ale za to... Jeszcze na szybko mogę powiedzieć.
Tutaj zobaczymy, czy palce jakoś się zaczęły odpowiadać, czy coś. Pewnie nie. Nadal ich nie ma. Okej, jeszcze coś takiego tu jest. A nie, dobra, to już było. I tak, wyposażenie czempionów. Tego co widzę, tutaj nic nowego nie ma. A jeśli chodzi o wizerunek... Miercze ostrze. Siła 22. Zręczność wiara. Bija od ognia. Okej. Święczy miecz Rykarda, palna buźdwierstwa. Na powierzchni ostrza wiją się szczątki niezliczonych bohaterów, których pochłonął. Teraz płynie w nich ta sama krew. Są związane jak rodzina. W pokonaniu wroga częściowo przywraca punkty życia. Okej. Poza tym, że fuj wygląda, to może on się skuszy nawet. I teraz tak, unieś święty miecz, by spowiły go bluźniercze płomienia, potem go opuść i wyzwól skierowany do przodu wybuch. Płomieni ukradną punkty życia wrogom, których dotkną. I animozję Rykarda. Dużo inteligencji i mało wiary, to pas. Dobra. Okej. Jak mówię, na razie tego nie będę robił. Może kiedyś się to ogarnie, a póki to jeszcze najważniejsza kwestia, nie tej kategorii. Muszę przeczytać opis. Trzeba sobie wam pokazać bardziej niż znowu przeczytać. Ale no. A. Co? Rykard przybrał postać gigantycznego węża, którego pożarł? Dał się zjeść wężowi, żeby... Środka? A... Wow, to jest... Oj... Mocniejsze niż myślałem. Tak, tak chyba to najłatwiej określić. No i cóż... Co ja chciałem teraz? Bo tak stoję tu i myślę i coś chciałem jeszcze zrobić, już nie pamiętam, o co mi chodziło. Wiecie co, może pozwólcie mi po prostu się zastanowić, bo naprawdę tak jakby doznałem lagów umysłu, zaćmienia czy czegoś takiego i no nie wiem, co dalej z tym zrobić, więc to chyba będzie najlepiej. Cięcie. Okej, przypomniałem sobie, o co mi chodziło i powiem szczerze, dobrze, że sobie przypomniałem, bo tak to mi się wkurzał wiecznie. Otóż... Tak, musimy trochę zawrócić, delikatnie to tak ujmując. Dobrym trasą w ogóle idę? Chyba nie, to nie jest ta trasa. Ale mniejsz... Co nie, po co to robię? A nie wiem, ale tak, musimy zawrócić trochę, stąd będzie najszybciej. A głównie dlatego, że... Tak... Przypomniałem sobie, że wiem, gdzie teraz znaleźć naszego nowego gościa. Przepraszam, nowego gościa, naszego gościa od inkantacji. A chciałbym nauczyć się nowych rzeczy z tej książki, którą tutaj znalazłem, więc... No niestety będziemy musieli go trochę pomęczyć, podręczyć. Jest to dla mnie ważniejsze niż cokolwiek innego, więc tak... Pójdziemy sobie po niego. I no... Ogólnie mówiąc, już go widzicie, mniej więcej. Jest obok talerza głowego. Więc no, zaraz tam podejdziemy do nich. Najpierw jednak tylko musimy wyeliminować tych tutaj dziadów. Jest całkiem dużo i... Mogą nas łatwo ubić, jeśli będziemy nieostrożni. No dobra, raczej nie będzie aż tak źle. Od czasu spotkania z nimi urosliśmy w siłę chyba znacząco. Może też byli już słabi? Ciężko mi stwierdzić. Nie pamiętam tego za dobrze. Ale jedno z tych dwóch na pewno. No i tak, idziemy się tym zająć. Po czym, nie? I no... I no... Po prostu... Musimy skupić się teraz na takich mniejszych kroczkach. Po czym... Powiem wam szczerze, jak tak nadal siedzę tu i myślę, co dalej, jak dalej, to prawdopodobnie będziemy zmuszeni pójść teraz do tych kanałów, jeśli chcę. Zrobić to...
dobrą rzecz nie poświęcać kogoś. Idąc tam dalej do tych płomieni, żeby spalić te krzaki, co blokują wejście do drzewa. Więc tak, no, będziemy musieli się tutaj wrócić, tym zająć. Potem z innych rzeczy to jeszcze takie, które pamiętam teraz na szybko, to które sobie przypomniałem raczej, to musimy wrócić znowu do Akademii w Rejlu Kari, bo tam ponoć dużo. I to przypomniałem sobie, że o tym słyszałem, ale bezpośrednio co pominąłem, jak pominąłem, gdzie pominąłem, to nie wiem. Więc to będzie też takie nadal wyzwanie na zasadzie poszukajmy, gdzie jestem, czemu jestem jełopem i gdzie tym razem zlamiłem. I tak. Okej, okay, może to jest głupie, ale chciałem zmienić broń sobie spokojnie, żeby walczyć tym większym. A zamiast tego padłem przez moją głupotę, super. I może też znajdzie teraz szybsze dojście jakieś jednak. Bo tak schodzić przez to wszystko, walczyć z tymi wszystkimi, nie, to nie jest dobry pomysł. Więc tak. To jest chyba lepiej. No, da, nawet na 90% jest lepiej. Ja byłem idiotą idąc tamtędy. To zadziała tak, jak myślę, że zadziała. I wyprowadzi mi tam, gdzie myślę, że mnie wyprowadzi. No oczywiście, że tak. A ja to jestem jednak lama. Tylko teraz ważna sprawa. Duży ciężar nadal. Okej, bez pochodni mamy średni. Jej. Super. I tak, w sumie jeszcze, jak tak jesteśmy na takim luźniejszym teraz momencie, luźniejszym temacie, powiem wam też coś, co wyczytałem z niedawnej aktualizacji. Otóż ponoć ulepszyli trochę przewroty na niskim obciążeniu. Więc chyba najwidoczniej nie były do końca satysfakcjonujące. Ciężko mi stwierdzić, bo wiecie, gram na średnim. I to co ciekawe, obie moje postacie głównie korzystałem ze średniego jakoś tak. Mieć lekkie, czy tam niskie, jak złoto, złoto chyba bym musiał nie nosić żadnej zbroi, a jak już jakąś nosić, czy taką szatę bardziej niż jakąkolwiek zbroję, nawet niezwykłe ubrania. Te zwykłe ubrania zazwyczaj dają mi średnie. Chociaż na tamtej drugiej postaci to jest może też kwestia bardziej tego, że tam aż tyle nie inwestuję w udźwigi. I to dosłownie tam mam max 15 chyba. Ale co się dziwicie, to jest postać, która korzysta. Mówiąc wprost, teraz żeby nie pomylić nazwy, to powiem po prostu opisowo z tego czerwonego kryształowego jakby no sztyleta. Strzel z niego pociskami do wywoływania krwawienia na wrogach, no to. No rozumiecie, nie potrzebuję tam tego aż tak dużo. Gram na większy dystans niż tu teraz. I no, mam tyle żagłowego. Okej, te lży głowy nadal nie ma nic do powiedzenia. A czy ty będziesz miał coś? Sorry, but I hardly noticed. I'm a little shaken since the master ceased his movements. A czy mam coś nowego do nauczenia się? Nope. Modlitewnik. Zasady złotego porządku. It is a volume of incantation. It's good to see your enthusiasm. Indeed, I will happily take it off your hands. Okej, okay, patrzcie, na tego w ogóle nie narzekał. Ja co tu mamy swoją drogą? O, kręgi światła Ardagona. 30 inteligencji i wiary? O, nie dzięki, ale i tak wezmę i. Prawo regresji. 37 inteligencji i 0 wiary. Okej. Okay. A przy okazji opisy jeszcze tutaj. Mhm. Dobra. Teraz tak, leczy wszystkie negatywne stany, rozprasza efekty specjalne i wykrywa wszelkie rodzaje mimikry. Fundamentaliści postrzegają złoty porządek przez pryzmat mocy regresji, przyczynowości. Regresja to przyciąganie znaczenia.
Wszystkie rzeczy nieustannie pragną się do siebie zbliżać. Kawa. The master's reflections had heightened as we neared the Erd Tree. While still a precise calculus, the rhythms grew increasingly wild until he simply ceased. Now the master is facing quite the puzzle. The Golden Order is founded on the principle that Marika is the one true god. However, the name of Marika's second husband, King Consort Radigan, also appeared. Who exactly was Radigan? The master is stumped. His finger has remained still ever since Radigan's name was discovered. Curse my mediocre mind. The master only has me. And here I fail him. Who exactly? The master is his finger has. But are the Erd Tree? Why must these. We were on the very. Okej. Okay. Dokładnie był Radagon. Pierwszym, jednym, jeśli się nie mylę, mężem Renali, królowej księżyca. Drugim mężem Mariki. Kimś, kto miał jakiś mroczny sekret, zdaniem żółwia. I osobą wyczynem na tym głupim posągu, który mówił coś o regresji. A teraz mamy prawo regresji. A wiecie, co to oznacza? Wiecie czy nie? Jeśli nie wiecie, to wam zaraz powiem. Ale tak, oznacza to mniej więcej tyle, że jesteśmy zmuszeni. A gdzie to jest? Nie ma tego? A nic, nie jest ofensywa, to jest asystująca. Zdobyć 37 inteligencji, żeby sprawdzić, czy to jakoś zadziała. Ja tego nie chcę. Ja tego nie zrobię, nie jestem w stanie. Więc... cokolwiek to skrywa, niestety prawdopodobnie będę musiał to porzucić, chyba że jakimś cudem znajdziemy sposób na zdobycie większej ilości inteligencji. Przy czym muszę sprawdzić parę rzeczy, bo wydaje mi się, że coś może mieliśmy na inteligencję, poza samym talizmanem. Czekajcie, co? Zuwa? Klątwy pana krwi. Nie wiem, co ta mniejsza. Bo wydaje mi się, że mieliśmy coś, co zwiększy jakieś... Nie wiem, zwiększającą siłę, nie inteligencję. Dobra. Już liczyłem na to, że będzie fajnie. Ale tak, muszę zdobyć 37 inteligencji, mając jej 10. 27 punktów. Wiem, że mogę 10 zdobyć dzięki Godrikowi i tej, i znaczkowi astrologa, którego mamy tutaj. A co, z pozostałą 17? 3 jeszcze mogę z tym. Przy czym gdzieś prawdopodobnie będzie jeszcze wersja na, na 5. Co daje nam 15, co daje 25. No i brakuje nadal 12. Jeśli naprawdę jest gdzieś jakiś kryształ wałza, to możemy tego użyć, będzie brakowało nam jeszcze 7. Ale co zresztą? Ni cholery nie wiem. Ale tak, takimi głupotami i tymi problemami zajmiemy się kiedy indziej, a wcześniej chcę sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Przed końcem całkowitym odcinka. Czy tym razem pozwolicie otworzyć mi to przejście? Bo wiecie, to jest wieża boska. Była zamknięta. A jak się dowiedziałem, boskie wieże już otwierają się, jeśli mamy odpowiednie runy ze sobą. Więc... ja. To był Rykard. I jego wieża. Na zakończenie wszystkiego po prostu pojedziemy. Zobaczymy, co tam będzie. Albo moja druga teoria, jeśli nie był Rykard, i to co usłyszałem też było błędne. Ta wieża otwiera się po pokonaniu Morgota. Właśnie, Morgot! Morgota chyba też mamy runę, to... jestem idiotą, czy ja myślałem o Rykardzie? Pewnie oczywiste, że to jest runa Morgota. Wschodni dzielnicy Lander. Południowo-zachodnim wybrzeżu. To opisy, gdzie są te runy? Jestem jełopem. Z wielkim ostrzem we wschodniej dzielnicy Lindel. Czemu Lindel? Będziemy musieli sprawdzić.
Lendl, tak, tutaj Rykarda Zachodnia. Nie, dobra, to jest jednak Rykarda. Jestem idiotą, że wcześniej tego nie zauważyłem. Są nawet opisy, do kogo należy dana wieża. No cóż, prawo ja po prostu. No ale tak, nie zadać nic ująć. Pokazałem swój poziom zlamienia. Ponownie. I ponownie, jak już to ma w zwyczaju, widzimy run, który tu po prostu sterczy. I widzimy martwe dwa palce. A po prostu wielki run Rykarda, który aby był lepszy. Tutaj mamy zwiększa wszystkie cechy. Tutaj mamy... Nie, już widziałem niestety. Przywraca punkty jeszcze po pokonaniu wroga. No niestety. Nadal uważam, że nie są to dobre runy. I nadal zostaniemy przy... Jak mi tam było? Już nie pamiętam nazwy. Godrika chyba? Nie, nie, to nie był Godrik, a może Godrik? Tak, Godrik jednak. No dobra. Ale tak, na tym kończymy. Więc w nowym ubranku na tle drzewa. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się bardzo podobało. Bo ja jestem usatysfakcjonowany jak nigdy wcześniej. I cóż, ja spróbuję może... jak to się nazywa? Pomyśleć, co zrobimy w następnym epizodzie, bo póki co nie mam pomysłu. W sensie mam tam, wiecie, te kilka ścieżek, ale nie mam. I tak, co będzie, to będzie, co nie będzie, to nie będzie. A póki co nie będę wam już przeszkadzał. Ponownie dzięki za uwagę, no i trzymajcie się. Hej, hej!